Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu: Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twojej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, który ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, pić będziecie. I chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy 10 to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. W dzisiejszej dobrej nowinie dochodzi do swoistego nieporozumienia. Apostołowie Jakub i Jan, zresztą jak i pozostali uczniowie, ciągle jeszcze myślą w kategoriach tego świata, a nie po Bożemu. Jezus wykorzystuje ten moment, aby naprostować ich myślenie, a tym samym nam dać wskazówkę, jak powinniśmy dokonywać wyborów. Świat wmawia nam, że wartość życia ludzkiego mierzy się sukcesami w pracy, majątnością, godnościami i zaszczytami. Jezus pokazuje, że miłość jest jedyną wartością, która nadaje sensu naszemu życiu. Bez miłości jesteśmy tylko zombie, chodzącymi trupami. Jak bardzo pobłądził ten świat, pchając ludzkość w ramiona pychy, stawiając zamiast Boga w centrum życia egoistyczne ja. Szukamy życia, a idąc tą drogą odnajdujemy jedynie śmierć i rozpacz. Trzeba nam dziś przyjmować wskazówki Jezusa i na poważnie wybierać miłość, która jest pokorna i umniejsza się, aby bliźni mógł wzrastać. Miłość, która przyjmuje postawę służebną, nie wynosi się ponad innych, ale pragnie szczęścia dla wszystkich, ponieważ wszystkich traktuje jak swoich braci i siostry. Miłość, której uczy nas Jezus, jest kluczem do budowania nowego, lepszego świata, do budowania nowej cywilizacji. Cywilizacji miłości, a nie śmierci. Cywilizacji, która sprzyja integralnemu rozwojowi wszystkich, a nie tylko nielicznych. Cywilizacji, która usuwa podziały i wzmacnia międzyludzką jedność i solidarność. Budowania takiego świata dziś nam potrzeba.